Co się stało, Sami? Twój na drugim końcu mieszkania. Nawet nie pytaj. No powiedz. Dowiedziałem się, że istnieje dzień jednorożca. A my nigdy go nie obchodziliśmy. Wow. Wiem, co robić. Możemy urządzić imprezkę za te wszystkie poprzednie lata. Serio? Niby jak? Zrobimy tort, ale nie jakiś zwykły. Chodźmy do kuchni. Rety kotlety, ile tu mleka! Oby mnie rozlał. O, już jesteście! Hejka, macie ochotę nam pomóc? Dzisiaj zrobimy tęczowe ciasto w kształcie jednorożca. Wspaniale, prawda? Ale fajne kolory! Ekstra! W środku będzie tęcza. Musimy więc zrobić kilka kolorowych warstw. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony. Podobają Wam się kolory naszego mleka? Później ich użyjemy. Teraz zrobimy ciasto. Trochę proszku do pieczenia. Wymieszamy go z mąką. I dokładnie przesiejemy. Nie wiedziałam, że masz zadatki na prezentera pogody. Świetnie ci poszło. Teraz musimy ubić masło, żeby było bardziej puszyste. Nie zapomnij o cukrze. Lubię słodkie torty. Dobrze. Ubijamy je przez 6 do 8 minut na najwyższych obrotach. Gotowi? Start! Raz i dwa i trzy! Niech mnie cheddar, ale zgraja! Dodamy je jedno po drugim. I będziemy miksować. Ważne, aby nie przestawać. Nasze ciasto będzie mega puszyste. Nie mogę się doczekać! Cierpliwości. Dodam teraz aromatu waniliowego, żeby tort ślicznie pachniał. I miksujemy. Teraz mąka. Sami, a kiedy jest Narodowy Dzień Jednorożca? 9 kwietnia. A ja będę pierwszym glutkowym jednorożcem w historii. Chcę to zobaczyć. Każdy jednorożec jest wyjątkowy. Ale pachnie. Mogę? Nic z tego. Zaraz mi wszystko zjesz. Teraz musimy podzielić ciasto na 6 części. Ale zgadza się, ślinka cieknie na sam widok. O-o, wszystkie wyglądają tak samo. Jak je rozróżnimy? Zabarwimy je na kilka kolorów tęczy. Sami, wybierz pierwszy kolor. Ojej, nie wiem. Może niebieski? Lubię ten kolor. Albo nie, zielony. Liczę do 3. 1, 2, 3. Okej, wybrałem różowy. Ale jesteś niecierpliwa, Su. Za długo się zastanawiałeś. Wyłożę teraz ciasto na blaszkę. Musimy je dokładnie wygładzić. Powinno być równiutkie na górze. O tak.
Rozgrzewam piekarnik do 170 stopni Celsjusza i będę piekła ciasto. Każdy kolor wkładam na 18 do 20 minut. Chcecie je zobaczyć wszystkie razem? Zostańcie z nami! Ciasta w piekarniku, więc możemy się zabrać za przygotowanie polewy ze schłodzonej, wysokoprocentowej śmietany. Tort będzie pachniał wanilią. Uwielbiam ten zapach. A wy? Łapka w górę, kochani! Miksujemy. To może nam trochę zająć. Przynoszę twarożek! Nie miksuj za dużo, bo wszystko zepsujesz! W samą porę! Śmietanka jest gotowa. Dodajmy do niej sera. I sok z cytryny. Wyciskamy! I trochę cukru pudru. Nasz tort musi być słodki. Teraz ty też jesteś słodki. Wszystkie składniki są w misce, więc możemy je wymieszać. Siu, warstwy ciasta są gotowe, ale źle wyglądają. Pokaż. Oto nasza zielona warstwa. Wyciągam ją z formy. A, już rozumiem. Ale nic się nie stało. Wystarczy zeskrobać przypieczoną warstwę. Myślałem, że po imprezie. Jesteś cudowna. Spójrzcie, już widać puszysty i cudownie zielony biszkopt. Ostrożnie z nożem. Poproście kogoś dorosłego o pomoc. Wow, ale piękne! Teraz musimy je dostosować do naszego zamysłu. Odetnę lewą stronę. Ostrożnie z nożem, kochani. I prawą też. Otrzymamy taki prostokątny kształt. O nie! Marnujesz biszkopt! Może masz na niego ochotę? No i to ja rozumiem, Susan! Tak wyglądają nasze warstwy po odcięciu brzegów. Od której mam zacząć? Zainspiruj się tęczą? Masz rację! Zaczniemy od dolnej warstwy, czyli od koloru fioletowego. Nałożę na nią masę. Wygląda pysznie! Nie bądź taka skąpa! Daj więcej tej masy! Nie żałuj! Tyle wystarczy! A poza tym musi nam wystarczyć na każdą warstwę. Opsik, czyli nie mogę sobie jej skoszlować? Pierwsza warstwa gotowa i kolejna... niebieską! Czekaj, jak to niebieską? Nie pominęłaś czegoś? Sami, to ciasto będzie miało tylko 6 warstw, więc będzie wyjątkowe. No dobra, w końcu to dzień jednorożca. To ja rozumiem. Będzie idealne, obiecuję. Ale potrzebuję twojej pomocy. Jestem gotowy, ale powiedz mi na ucho, co mam robić. No dobrze. Okej, już kumam. Będzie idealne. Sami niedługo do nas wróci. Muszę więc przyspieszyć. Okej, wszystkie warstwy są już na miejscu, ale to jeszcze nie koniec. I zbliża się wielkie przyjęcie! Do roboty! Zajmiemy się teraz kształtem. Odcinam kawałek z tej strony. I jeszcze trochę. O tu! Ostrożnie z nożem, kochani. O, nic nie widzę. Gdzie moje stanowisko pracy? Zrób 10 kroków prosto, a potem skręć w prawo. Jesteś pewny, że sobie poradzisz? No raczej. Niespodzianka to niespodzianka. Skoro to dzień jednorożca, to mogę użyć trochę magii, prawda? A oto ostatnia warstwa masy. Pokryję nią całe ciasto. Och, ale mi ślinka cieknie. Ogarnij się, ja daję radę, więc ty też dasz. Robię co w mojej mocy. Skończyłeś już?
Wątpisz w to? Oczywiście, że tak. A pokażesz mi? Nie rozpraszaj się, na wszystko będzie czas. Niech ci będzie. Zaczynamy wobec tego dekorowanie. Wykorzystamy białą i kolorową masę cukrową. Najpierw ją rozwałkujemy, żeby była duża i okrągła. Ostrożnie, nadchodzi szlamik! Kiedy otrzymamy wystarczająco duże koło, nałożymy ją na nasze ciasto. I wygładzimy. Zagniecenia nie są mile widziane. Wygląda jak kotek! Już nie! Odetnę brzegi za pomocą takiego nożyka. Dobrze, prawie gotowe. Przygotuję się do następnego etapu. Co to będzie? Takie cztery kawałki. Dwa z przodu i dwa z tyłu. Poznajesz już co to? O, chyba czas na moją niespodziankę. Zaraz wracam. Spójrzcie, kochani, na ten pastelowy róż. Zakręcę go trochę. O tak. I nabiję na wykałaczkę. To będzie nasz ogonek. A tu drugi. Słodki, prawda? Su, zamknij oczy! Okej, ale tylko na 3 sekundy. Gotów? Ta-dam! 6 warstw ciasta z nadzieniem, potem masa cukrowa i niespodzianka! Ale tak się spieszyłem, że aż zapomniałem o kilku rzeczach. O, pomogę ci. Zacznę od uszek. Jeszcze kolorowa grzywa. To chyba już, co nie? Zapomniałaś o najważniejszym, o rogu! Brawo za czujność, Sami. W końcu to jednorożec, a nie kucyk, prawda? Pomaluję go na złoty brokat, żeby podkreślić jego magiczny charakter. I ciasto skończone. Przyjrzyjmy mu się teraz z bliska. To ciasto jest piękne nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Przekroję je. Ostrożnie z nożem, kochani. Nie mogę się już doczekać. Wow, spójrzcie na te kolory. To się nazywa tęczowe łakocie. Ej, ja też chcę kawałek. Proszę, jeden dla ciebie i jeden dla mnie. W końcu je spróbuję. Denerwuję się? Musi być magiczne, bo niemożliwe, żeby było takie pyszne. Zróbcie takie w domu. Łapka w górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych przepisów na naszym kanale. I subskrybujcie nas, żeby nie przegapić nowych filmików. Pa, pa! Takiego. Coś ze mną! Jak to zobaczą, będą weselsi! Robiliśmy już torby na sprzedaż, zapomniałeś? A skąd? Ale serio, ja na reklamówce? Nie, to będzie coś innego! Rozumiem. Co lubisz najbardziej? Projekty, zabawę i słodycze! A ja wiem, jak połączyć to wszystko poza naszym kanałem. Chodź! O, ekstra!
stwierdziłam, że zrobimy ciasto sama. Cześć wam! Toż to genialne! Opowiedz mi więcej! Zrobimy połączenie white velvet i biszkoptu konfetti pokryte smacznym kremem w najsłodszym kształcie. Twoim! Gdybyś potrzebowała modelu, to będę tutaj! Nie. O. Możesz mi pomóc! Nagrzej piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Znam się na tym, ale wy widzowie, róbcie to pod okiem dorosłych! My w tym czasie zajmiemy się masłem. Musimy je porządnie zmieszać z cukrem. Zaczynamy! Teraz białka jajek. Pamiętajcie, żeby były w temperaturze pokojowej. W sumie jak wszystkie inne składniki, inaczej ciasto nam nie wyjdzie. Zuzanno, piec jest gotowy, tak jak ja! Nawet się przebrałeś. Masa jest prawie gotowa i... Teraz włączymy suche składniki. Mąkę, proszek do pieczenia i sól. Świetna pamięć, Sam. Ale zrobimy trzy równe części ciasta. Między nimi będą płyny, mleko, olej i ekstrakty. Tak się zastanawiam, choć ciasto nazywa się białe, może zrobimy różowe! W końcu to ciasto sama, a każdy widzi, że nie jestem biały. To w zasadzie świetny pomysł. Wykorzystamy to ciasto do obu rodzajów biszkoptu. Ta część będzie różowa. Jedziemy! Pozostaje podzielić to ciasto na dwie części. Pyk! Zaniosę wszystko do piekarnika! Tylko wróć za chwilę, potem zajmiemy się posypką. No i proszę, ostrożnie. Teraz porządnie mieszamy, żeby posypka regularnie się rozeszła. W ostatnim kroku przelewamy ciasto do formy. Wygląda świetnie, prawda widzowie? Nic Sam. Za moment dodamy więcej posypki na wierzch. O tak. Wow. Teraz pieczemy nasze biszkopty przez 30-35 minut. Nie odchodźcie! Najlepsze jeszcze przed nami! W czasie, gdy biszkopty stygną, my zrobimy krem. Mamy tu 340 g masła. Porządnie ubijamy, aż nabierze puszystej konsystencji. Słodkie śnieżki! Sam i jego wyobraźnia. Musimy połączyć składniki, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Wsypmy jedną łyżkę. I kolejną. To trochę powolny i ciągły proces. Szybka wskazówka od szefa Samuela. Przed dodaniem cukru przesypcie go przez sitko. Dzięki temu krem będzie znacznie bardziej puszysty. Swoją drogą, jeśli lubicie z nami pichcić, zostawcie nam lajka i suba! Dobra, teraz nieco mleka. Szczypta soli i kilka kropel ekstraktu z wanilii. Wzbogacimy smak naszego kremu, ale nie będzie on tylko biały. Pokolorujemy go. O tak! Spójrzcie, jak wyszło! Ale pachnie! Co teraz tu? Możemy już składać ciasto? Bez pośpiechu. Etap przygotowań jest bardzo ważny w gotowaniu. W końcu robimy wyjątkowe ciasto. Wow, Su, czy to biszkopt konfetti? Tak, musimy odkroić wierzchnią warstwę. To samo zrobimy z pozostałymi biszkoptami. Wygląda przepysznie. Za chwilę skończymy. Zajmie nam to dosłownie moment. Nie odchodźcie. Ej, czekaj. A, jestem pełny. Okej, teraz przyda nam się tekturowe... Zaraz, co? Kółko wycięte z tacy na ciasta, widzicie? Su, nie pomyliły ci się projekty? Dziś skorzystamy z niecodziennego dodatku. Sam zobacz. To kawałek pianki kraftowej, który kupicie w sklepie plastycznym. Jest jadalna? Oczywiście, że nie. Posłuży nam za podstawę ciasta. Ponieważ będzie dotykać jedzenia, owiniemy ją taśmą aluminiową.
naprawdę ciekawe, co będzie dalej. Dobra, my w tym czasie zaczniemy składać ciasto. Na pewno przyda nam się to. Podstawę pokryliśmy cienką warstwą kremu, którą przykleimy na nasz biszkopt. Teraz układamy warstwy ciasta przekładane kremem. No i proszę, w samą porę! Wow! Nie ruszaj się! Musimy nadać ciastu właściwy kształt. Na pewno masz pewną rękę? Trochę się martwię! Nie ruszaj się, prawie skończyłam! Świetnie! Wow, redy kotlety! Bardziej przypomina balona! Spokojnie, Sam, jeszcze nie skończyliśmy! Teraz całe ciasto pokrywamy cienką warstwą kremu. Można by coś do niej przykleić. Jeszcze kilka ruchów. Okej. Musimy odpowiednio schłodzić krem. Znam odpowiednie zaklęcie. Poczekaj. Co teraz? Mamy jeszcze sporo do zrobienia. Twoja magia przyda nam się później. Wstawmy nasze ciasto do lodówki. To czekolada, Su? Nie, to się nazywa izomalt. Takie słodycze. Właśnie robimy jadalne oczy do naszego ciasta. Teraz kładziemy źrenice na środku naszych oczu. Hop! Ale czadowe! Dajcie łapki, jeśli też wam się podoba! Nadamy ciastu połysk jadalnym brokatem. Wybraliśmy ten kolor, bo Sam ma brązowe oczy. Prawda, że wyglądają magicznie? Pomogę ci! Inaczej nigdy tego nie skończymy! Dobra, tylko wleję biały izomalt do foremek. Ekstra! Wygląda nieźle! Odstawmy je na bok, żeby wszystko stężało. I przejdźmy do pomady. Zrobimy z niej bazę ciasta. Dodamy nieco błękitnego barwnika spożywczego. Dzięki niemu pomada będzie świetnie wyglądać. Su, pomóż! Świetna robota, Sam! Dzięki! Pokażę wam sztuczkę. Proszę bardzo. Voila! Tacka na ciasto jest gotowa. Musimy tylko wyciąć kółko w środku. Nie ogarniam, Su! Tyle pracujemy, a ciasta dalej nie widać! Jeszcze chwila, Sam. Teraz połóżmy tę część na tackę. Jasny gwint, Su! Miałaś rację! Naprawdę używamy dziś dziwnych narzędzi do pieczenia. A właśnie, pamiętasz o naszym cieście, Sam? Możesz je teraz przynieść. Już idę! Dawaj! Gotowe, Su! Świetnie! Ciasto nie może się rozpaść, dlatego wbijemy w nie szpikulce. Aż do samej tacki. O tak. I ostatni. Wow! Co się stało, Sam? Wyjąłem oczy z foremki, ale się błyszczą! Sama zobacz! Tak, świetnie nam wyszły! Całość pokrywamy różową pomadą. Siak! Ale jestem duży! I na pewno bardzo smaczny! Spójrz na to, Sam! Tada! Wow, wygląda jak ja! Ale czegoś tu brakuje! Tak? Wiem! Trzymaj! Na mnie i tak są za duże! Właśnie tego nam trzeba! Okulary wyglądają świetnie i jak prawdziwe! Zgadzacie się? Ostatni szczegół. Ciach! Patrzcie, wygląda na wesołego. Wow, świetny uśmiech! Wygląda tak jak ty. Założę się, że też jest żartownisiem. Zobaczmy, jak wyszedł. Daj spokój, spróbujmy naszego ciasta. Kroimy. Ale smacznie wygląda. Poczekaj na mnie. No, aż mi ślinka cieknie. Patrzcie tylko, widzowie. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę, jak wam się podoba i suba, jeśli
chcecie spróbować tego ciasta? Pamiętajcie o dzwonku. Czekaj, na razie widzowie. O, panu to do mnie. La 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 la. Masakra! Wszędzie są impostorzy! Musimy się ich pozbyć! Nie przesadzasz sam? Trochę za dużo Among Us. A może ty jesteś impostorem? Co mam robić? Wyluzuj, nie jestem impostorem. Udowodnij! Na przykład, co lubię najbardziej? Słodycze, zupełnie jak ja. Dobra, zdałaś. A co jeśli ja jestem impostorem? O, możemy to sprawdzić. Chodź do kuchni. Jedziemy! Cześć! Dzisiaj urządzamy warsztaty cukiernicze inspirowane grą Among Us. Zrobimy ciasto? Powiedz, że tak! Zgadłeś! Wśród nas będzie najfajniejsze ciasto. Na początek warstwy. Nastaw piec na 175 stopni, dobrze? Już idę! Uważajcie z rozgrzanym piecem. W międzyczasie dodajemy mąkę. I sproszkowane kakao. O tak. Wykręcę Samowi żarcik, więc cichutko, dobrze? Mówiłaś coś tu? Poprosiłam widzów, żeby polubili nasz filmik. No tak, co teraz robisz tu? Połączyłam suche składniki i przesiewam, żeby ciasto było lepsze. Dzięki temu będzie puszyste. Proszę bardzo. Stwierdziłam, że zrobimy ciasto Red Velvet w kształcie członka załogi albo impostora. Zobaczymy. Więc przyda nam się ściągawka. Świetny pomysł. Pracujmy dalej. Dodajemy masło w temperaturze pokojowej. I cukier. A teraz łączymy mikserem. No i proszę. Uważajcie podczas pracy z mikserem. Poproście dorosłych o pomoc. Wbijamy jedno jajko i ubijamy, aż ciasto ładnie się połączy. Co? Mamy tyle mleka! Wystarczy? Świetne wyczucie. Tak, tyle wystarczy. Zmęczyłam się od miksowania. Pomogę sobie magią cukierniczą, żeby było szybciej. Voilà! Teraz łączymy mokre i suche składniki. Tada! Ciekawe, dlaczego to się nazywa Red Velvet? Nawet nie jest czerwone! A, rozumiem! Dobra, ciasto gotowe. Dodaliśmy też ekstrakt z wanilii i teraz... pięknie pachnie. Zrobiłam jeszcze jedno ciasto. Będziemy mieli mnóstwo warstw. Musimy wlać ciasto do foremek i piec przez 40 minut. To ja idę pograć w Among Us! Warstwy ciasta są gotowe. Chciałabym ich spróbować. No to dawaj! Pokrójmy impostora i zjedzmy go! Jeszcze nie. Musimy pokroić ciasto na mniejsze kawałki. Pamiętajcie, żeby z niczym się nie spieszyć. Coś małe do kółka. To ma być epickie ciasto. Ależ będzie. Z tych kółek zrobimy nogi astronauty. Proszę, możemy budować ciasto. A co będzie spajać te małe kawałki? Cement? Oczywiście, że nie. Zapomniałam o polewie. Ale ja nie. Ale super. Uratowałeś nasze ciasto sam. No przecież, że tak! Zasłużyłem na kciuka od was, widzowie! Swoją drogą, świetna polewa. Spisałeś się. Najlepsza polewa waniliowa na najlepsze ciasto Among Us! I już! Idealnie! Teraz nakładamy warstwę jedna na drugą, żeby wyglądały jak wieże. Długo jeszcze! W
ogóle nazwa Red Velvet? Myślę, że chodzi o kolor i teksturę ciasta. Podobno pierwszy przepis powstał w 1871 roku. Wow, strasznie stare to ciasto! Włóżmy w ciasto też pigułce. O tak, dzięki nim nic się nie rozpadnie. I ostatni szpikulec. Hop! Okej, ta część jest gotowa. Musimy zrobić jeszcze jedną. Tada! Teraz polewa musi się schłodzić. Sam wstawisz ciasto do lodówki? Ja będę pracować dalej w tym czasie. Musimy zrobić jeszcze jedną wieżę, ale tym razem większą. Ostrożnie. Pamiętajcie, nie spieszcie się. Włożę je do zamrażarki i nieco odetchnę. Mam ochotę na szejka. Dobrze, odpoczywaj. Hop! Teraz jest dobry moment na mój żarcik. Pamiętacie, jak o nim mówiłam? Zróbmy otwór w środku. O, tu. Właśnie tak. I włóżmy tę kostkę do środka. Zrobiłam ją z pomady. Jest bardzo smaczna. Teraz kładziemy inne warstwy, żeby sam niczego nie zauważył. Zrobimy cały statek kosmiczny? Daj mi chwilkę. Musimy nieco zaokrąglić to ciasto. Uważajcie z nożem, dobrze? A nawet poproście dorosłych o pomoc. No i proszę. I gotowe. Zobaczmy. Wygląda jak tułów astronauty z Among Us. A wierzę jak jego nogi. Nareszcie rozumiem! Cześć, wielkiej Tibidabie! Teraz możesz mi pomóc. Bułka z masłem. Patrz na to. La 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 la. Ta ta ta. La la. Ta-da! Świetna robota, Sam. Teraz możemy złożyć wszystko w całość. I mamy takie coś. Nieźle wygląda, prawda? Została najlepsza część. Dekorowanie. Potrzebujemy dużo kolorowej pomady. Opowiesz mi więcej o cieście Red Velvet? Wiem, że jest smaczne, ładnie wygląda i ma fajną nazwę, ale nic więcej. Sama nie wiem o nim za dużo. Kiedyś czytałam legendę o tym, jak przepis stał się popularny. Chcesz posłuchać? Uwielbiam je! Opowiadaj! Dawno temu pewna bogata pani jadła obiad w jednej z restauracji. Zamówiła to ciasto na deser. A właśnie, uważajcie z nożem. Tak jej ciasto posmakowało, że poprosiła o przepis. Dostała go razem z rachunkiem na gigantyczną kwotę. Co było dalej? Rozzłościła się. Zapłaciła, ale potem w ramach zemsty udostępniła przepis całemu miastu. Czyli musiało robić wrażenie. Też chciałbym być tak bogaty. Pazerny szlamik. Ale to legenda. Musimy przyspieszyć, jeśli chcemy dzisiaj spróbować ciasta. Skafander astronauty jest prawie gotowy. Brakuje tylko maski. Zrobimy ją z niebieskiej pomady. Ostrożnie wycinamy kształt. O tak. Uważajcie, żeby się nie skaleczyć. Połóżmy ją od razu na miejsce. Chyba wiem, czego tu brakuje. Czas na małą sztuczkę. Ha! Idealnie. Zobacz, co zrobiłam! Sam, jesteś genialny! Sam go zrobiłem! Misja zakończona! Teraz możemy przyjrzeć się naszemu ciastu. Nacieszcie oczy, bo za kilka minut zniknie! Strasznie ciężkie to ciasto. Nieważne, Su! Spróbujmy je w końcu! Dobrze, no to kroimy. Koniecznie poproście dorosłych o pomoc w krojeniu. Wiesz, trochę dziwnie się czuję. Czemu? Mam wrażenie, że to my jesteśmy impostorami. Faktycznie. Raz, dwa, trzy! Co to jest? Kiedy to zrobiłaś?
To taki mały żarcik. Rety kotlety, to jadalne? Pewnie, śmiało zajadaj. A, łyżki są dla amatorów. Od kiedy impostorzy są tacy smaczni? Wyślijcie ten filmik znajomym, jeśli wam się podobał. Obiecuję, że zaskoczymy was jeszcze nie jedną ciekawą pracą. Do następnego, pa pa! Na razie, czas na wyżerkę. Ale seriosu, jak my to wszystko zjemy?